Cześć, z tej strony Sol, witam Was ponownie w Terrascape. Mamy nowy scenariusz odblokowany, nowe wybrzeże. No i tu chyba będzie trudno, bo jest mało miejsca. Mamy talię mieszkańcy i leśnictwo. No ciekawa jestem, co tutaj będzie. Tu złote pole, ciekawe co. Podstawowa żywność, chyba złote pole, więc no bardziej na... Myślę, że bardziej na zboża będzie. A tutaj zadbaj o dostawy żywności dla naszej jedynej osady, budując gospodarstwa rybne. Ole czad, ryby będziemy mieć. Gdy masz do dyspozycji niewiele żyznych ziem, dobrym pomysłem będzie znalezienie innych źródeł pożywienia. Odkryliśmy, że żyje tu wiele ryb, więc rybołówstwo będzie doskonałym sposobem na zapewnienie pożywienia dla mieszkańców. Ale super. Lubię, lubię. Lubię coś takiego, także... Polosujmy trochę sobie tą wyspę. O, tutaj jest dużo wody. Tutaj bardzo dużo. Dobra, bierzemy to. Żeby jak najwięcej tych ryb było. Podoba mi się ta grafika. Jest trochę uproszczona, ale od daleka bardzo ładnie to wygląda. Zresztą z bliska też. Dobra, to już czytaliśmy. Także zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. Jak mało miejsca. Może tutaj na wysokości zbudujemy. Okej. Mamy nasz gród i teraz mieszkańcy. Poprosimy mieszkańców. Umieść chaty 10, nie ma problemu. 4 na razie mamy. No, tutaj jest taka skarpa i z tej strony też, także musimy wziąć pod uwagę. 10, myślę, że tutaj zrobimy ten długi dom, żeby nam punkty wskoczyły. 4, dobrze, bardzo dobrze. Z tej strony chyba zostawię na jakiś... Na jakieś studnie, nie studnie, czy coś takiego. Może być tutaj też studnia fajna. Dobrze, ale ciekawe, czy będziemy musieli mieć właśnie zasoby inne, żeby to rybołówstwo w ogóle odblokować. Aha, tutaj jest takie zamknięte. Wiecie co? To wybrzeże będzie z tej strony bardziej. Tutaj też dużo ryb, okej. Z tej trochę mniej, więc to i to miejsce będziemy musieli brać pod uwagę, jeśli chodzi o te ryby. Dobra. Ale zajmiemy się dalej naszymi domkami. 8 jeszcze. Dobrze. Jest tu, więc zrobimy z tej strony. Nie wiem, czy mi to zaliczy. Jest. Udało się. Jest długi dom. Super. Co dalej? Odblokuj leśnictwo. Możemy już? Dobrze. Świetnie. Umieść tartak. Pole kart specjalnych. Aha, czyli dodatkowe. Podwyższenie terenu. O, chyba nie będziemy tego robić. Tutaj jest jeszcze fajne miejsce, ale to może być na przykład na studnie. Leśnictwo, tak? Bo tartak potrzebujemy. Ach, akurat chata drwala nam wskoczyła. Ale chyba jeszcze nie mamy tartaku, prawda? Tak, na razie chaty drwala. Ale to też jest spoko. Ale malutko lasów. Dobra, bierzmy tam, gdzie jest najwięcej. A, tu jest 60. Gdzie jeszcze możemy? Tu 40. Tu 65. Dobra, tu jest 50. Gdzie jeszcze możemy? 55, 65. Tu chyba będzie najwięcej. Dobrze, coś mamy. A, forester. Dobra, bierzemy. Możemy dzięki temu stworzyć te dodatkowe rzeczy, bo teraz tak, chata drwala była potrzebna, dwa forestery, jak dobrze pamiętam, czekajcie, żebym ja błędu nie popełniła, leśna osada, tak,
teraz, czy ja dobrze zrobiłam, źle zrobiłam, cofnij. Akurat tutaj dobrze, że nie. Tak? Tak, jest. Tutaj chata. Chata z tej strony. Dobra. Uff. Ale bym skiepściła. Mieszkańcy, zróbmy tutaj tą osadę. Teraz tak, tu będzie studnia. Zróbmy z tej strony. Poczekamy na tą studnię. O, już są dostępne, więc nawet nie będę czekała, tylko tak zrobimy. Czy usuwać jakieś zasoby? Można to, nie wiem, czy... A, ryby na jeziorze raczej nie będziemy korzystać. Więc spróbujmy tutaj zrobić więcej lasów. Świetnie. Musimy punktować tymi lasami, żeby odkryć pewnie te rybki. Klasy złoto. Dobrze, jedną mamy. Studnia, aha, to jest budynek dodatkowo. Umieść tartak. No na razie jeszcze chyba nie mamy nawet tartaku. Czy już jest ta odkryta? Nie. Na razie musimy odkrywać w ten sposób. Dobrze, ale myślę, że te osady leśnicze będziemy tworzyć z tej strony. Tak, tak, poczekajcie. Chatę drwala najpierw. Może być z tej strony. Chyba będzie najwięcej punktów. Tak, i teraz tutaj studnia. Tutaj tych leśników damy. Chatki. I jeszcze jedną studnię poprosimy. O, jak pięknie. 60. Ile pięknie nam się zaliczy. Umieść studnie mamy, teraz tartak, ale musimy dalej leśnictwo rozwijać. Studnie, o, akurat nie wypadła. No dobrze, ale ten tartak możemy robić dalej. 80, bierzemy to. Dobra. Jest, mamy tartak. Odblokowany. Akurat nam wskoczył. Tartak 90. Czy coś więcej dostaniemy? 95. Dobra. 95 jest ok. Ale jeszcze jeden. Jeszcze jeden nam brakuje. Tu mamy tą chatę drwala, tak? Popatrzmy w ogóle. Za mało daje tutaj tych zbliżeń. Jak to fajnie wygląda. Takie niewielkie animacje. Super, ale też dźwięki są. Dobra, dalej. A teraz tak, możemy te dwie chaty zrobić i forester. A może nam wpadnie ta studnia, kurczę, żeby wpadła. Jest, mamy to. Dobra. O, mogłam jelonki usunąć. Myśmy mieli tutaj fajne lasy naokoło. Także ładnie to wygląda. Lasy tutaj na dole zrobimy. Na górze będziemy się rozwijać z budyneczkami. Dalej. Umieść tartak dalej mamy. Dobra. Leśnictwo rozbudujmy. Czy możemy gdzieś tu stworzyć? Chyba tak. Te lasy królewskie zróbmy. To też nam dużo punktów dają. Okej. Dobra. Tylko my potrzebujemy... Aj, nie wskoczyło niestety. Ten tartak, ani studnia. No cóż, musimy drwali wstawić. 85. Gdzie jeszcze tutaj możemy?
Forester, dobrze, zbudujmy te lasy królewskie i od nowa możemy losować. Studnie poprosimy. Albo tartak i jest studnia. Super. Dobra, gdzie możemy tutaj zrobić kolejną osadę? Może z tej strony. Tak, tutaj będzie dobrze. Kurczę, żeby tego jeziorka nie było. Albo właśnie w tą stronę możemy iść. Chata Drwala, 90. Dobrze. Forester będzie z tej strony. Chaty. Teraz jeszcze raz leśnictwo. Jest tartak, super. Ten też jest, także zróbmy najpierw punktację i jeszcze ten tartak, może nam się uda więcej punktów zdobyć dzięki temu. 85 chyba będzie najlepiej. Sprawdźmy w innych miejscach. Tutaj mamy 95, dobra. 95 będzie najwięcej. Bierzemy to. Odblokuj rybołówstwo, talię możemy rybołówstwo odblokować. Bierzemy. Umieść łódź rybacką, umieść łowisko. No jeszcze mamy te studnie, także działajmy. Rybołówstwo. Spróbujmy się pobawić tym rybołówstwem, a jeżeli już, to jeszcze będziemy losować, żeby nam się trafiła ta nasza... żeby nam się trafiła... co? Studnia. No, 70 jak na razie najwięcej jest. 70 wszędzie mamy. Tu może 85. Pięknie. No to bierzemy 85 w takim razie. Łowisko muszli, łódź rybacka, czyli to nie jest ta pułapka na ryby na razie, ale będziemy odblokowywać właśnie. Tutaj wpływ mają niestety na siebie. Dobrze, tu 70. Pułapka na ryby. Jeszcze łasz 16, ale to myślę, że będzie wpadać dosyć często. Dawajcie, rybołówstwo. O, łódź rybacką. Czy możemy? Tu jest piękne miejsce. Pułapka. 55. Może z tej strony jeszcze. Dobra, 70. Łowisko muszli. A może to będzie później? Dobra, na razie łódź rybacką. Spróbujemy. O, jeszcze dwie mamy. 10 aż. O, to możemy tutaj siedzieć i siedzieć. Dobra, ale mamy za to dwie studnie, więc możemy ze studniami się pobawić. Tak jak mówiłam, tu jest fajne miejsce pozostawione. 45. O, nawet megalit coś tam dodaje. Tu jest 20. 45. 15. Dobra, bierzemy te 50. Klasy złoto. Mamy tutaj złotko akurat. Także w sam raz będziemy mieć te studnie. Pułapka na ryby dalej i łódź rybacka. Dobrze. Łodzie. Bierzemy łodzie. Gdzie tu mamy ładne miejsca? 75. Dobra. I tu też 75. Pięknie. Łowisko muszli. 50, 60. Dobrze, chyba 60 będzie najlepiej. Tak, te 60 bierzemy. I następny odblokowaliśmy, super. No to bierzemy rybołówstwo, żebyśmy to rozpunktowali. Bo na razie nic więcej nie musimy tam robić. Łódź rybacka.
Czy jakieś może budyneczki fajne? O, połączone budynki mamy, tylko kurczę, nie chciałabym teraz tego robić, bo jak będzie takie zadanie. Czekajcie, to jest muszli. Dobra, spróbujmy tak. Tutaj będzie pułapka i wtedy możemy zrobić ten połączony. Łódź rybacką jeszcze i pułapki na ryby. Mamy dwie jeszcze pułapki. Dobra, bierzemy. Bierzemy jak najwięcej. Tutaj wpływają na siebie 55, to chyba maks. To zróbmy jeszcze z tej strony. Łowisko muszli. Łowisko muszli. Może być 50. Łowisko rybackie. O, a to jest na brzegu. Dobra, czyli w pobliżu możemy robić. Dobrze, ale na razie tego nie mamy, więc myślę, że poczekam z tym. Leśnictwo, no kurczaki. Rybołówstwo, rybołówstwo, pomyliłam. Dobra. Co tu jeszcze możemy zrobić? 60, tu 100, pięknie, chcemy 100. Co dalej? 80 mamy. Myślę, że też weźmiemy. Co dalej jeszcze? Jeszcze mamy pułapki na ryby. Rozstawmy to. 55. Dobra, dobra. Czy coś jeszcze? Możemy losować dalej. Chyba zrobimy to na próbę. Jej. Umieść ryby mamy. Dobrze. To możemy z tej strony trochę poumieszczać ryb, żeby te budynki, łowisko rybackie dodać. Ale to za chwilę. Na razie pułapki dla ryby dalej zróbmy. Tu 55. Dobra. Z tej strony jeszcze to zrobimy, żeby te budyneczki były te lepsze. O, łódź rybacką. I z tej strony będzie ten z. No, jak to się nazywa? Umieść ryby, dajcie to. Jeszcze łódź 60. Łowisko, teraz już lepiej. Tak, 35, ale tu jeszcze można więcej. Można tutaj więcej dać. Ale na razie nie mamy. To wiecie co? Na razie skupmy się jeszcze tu na tym, żebyśmy mogli jeszcze więcej zapunktować. Ciach. Dobra. Akurat łowisko na mnie wyskoczyło. Coś może z tym zrobimy jeszcze. Akurat tu nie można, no. Fajne miejsce na te lasy można zrobić. Tu jeszcze zróbmy te lasy. O, właśnie. Następne rozdanie. Mieszkańcy, może studnia, może się przyda. I rybołówstwo, łowisko muszli. O, właśnie. Bo chciałabym z tej strony zrobić, ale tak, tutaj będzie. Pięknie. Umieść ryby. Dobra. Łowisko rybackie. 215. Ale jeszcze nam mało. O, kombosowa łódź rybacka. Dobrze. Co możemy z nią zrobić? 230. Tu chyba będzie najwięcej. Dobrze. Pułapka na ryby. Jest 60, 70. Dobra.
Z tej strony można jeszcze tą łódź i wtedy jak nam wbije leśnictwo, chata szkutnika, weźmy ją. Pułapka na ryby, nie ma niestety na muszle. Bo chciałabym, o właśnie, łowisko i piękną tutaj przystań tą rybacką zrobimy. Dzięki temu to łowisko będzie jeszcze lepsze. Właśnie, 225, 225. Jeszcze z tej strony można zrobić, tylko kurczę, usuń. Można usunąć tą łódź i wtedy ta zapunktuje, chyba że z tej strony jeszcze dodamy. Stwórz przystań rybacka. Mamy jedną. Dobrze, czyli tej wcześniejszej nam nie zaliczyło. Umieść pułapka na ryby. Mamy pułapkę na ryby. Dobrze. 70. Łódź rybacka. 155. Weźmy to. 90. Super. Pułapki na ryby dalej. 55. Zróbmy tu, żeby nam wskoczyło też ten właśnie łowisko na ryby. Tak, wtedy nam zrobi to. Super. Czy jeszcze możemy takie coś zrobić? Łapka na ryby, leśnictwo. Niestety nie wypadło nam. Tutaj są te pułapki. Tutaj możemy tą przystań jeszcze zrobić ekstra. To wtedy to, jak nam się pojawi, to zrobimy z tej strony. Chata szkutnika. Dobrze, że wzięłam. Chatę szkutnika możemy gdzieś z tej strony. Nie chcę tego zablokować. Tak, łowisko rybackie. Było 200. Co się z tym stało? Kurczę. 190? Coś nie tak chyba zrobiłam. Pokażcie. Łowisko rybackie. Połączony budynek 25 daje. Łowisko muszli. Przystań rybacka nam tutaj mniej daje. 10. Łódź rybacka więcej, łowisko muszli więcej. Aha. Czyli mogłam wcześniej to dać i dopiero teraz. Kurczę. Szkoda, że nie spojrzałam. To nic. Chata szkutnika. Punkty używając rybołówstwo. Talia. Umieść pułapka na ryby. Umieść ryby. 10 ryb. Nie ma problemu. Zaraz to umieścimy. Mamy na razie 6. Chciałabym z tej strony umieścić, żeby było bliżej tego brzegu. Łowisko rybackie. No tu jest 90. Dobrze, zróbmy to. Chata szkutnika. 55, 70. Dobra. Chatę szkutnika. Czy my możemy jeszcze chatę szkutnika mieć? Na razie nam nie wpadło. Jest chata szkutnika, super. A tutaj już wpływa. Mamy brąz. 75, 80, 115 jednak jest z tej strony. No dobra, ale na razie to zostawię. Szkutnika zostawimy, bo może jeszcze więcej punktów zarobimy na nim. Przystań rybacka. Czyli najwięcej z przystani rybackiej nam daje. 40. Z tej strony nam nie dostaje. Wiecie co? Chyba pomimo tego, że tam minus 40 jest, ja to postawię. Pułapka na ryby. Pułapki wstawiamy. Dobra.
Ale tak, czekajcie. Muszlę. Chciałam tutaj tą przystań znowu zrobić. Pięknie. Bo musimy dużo punktów zdobyć na rybołówstwie. Umieść pułapkę na ryby dalej. Stawiamy te pułapki. 55-60. Umieść ryby. Nie ma problemu. Zróbmy jeszcze z tej strony ryby. To mamy. Łowisko rybackie. 170. Może zrobimy to. Niech będzie. Dodajmy jeszcze tych kart trochę. Rybołówstwo. Umieść ryby. Wiecie co? Weźmiemy to, bo mamy akurat jeszcze dwie do dodania. Łowisko muszli. Pewnie. Kolejna przystań będzie. Pułapka na ryby. Jeszcze dwie. Dwie pułapki. Ale może te rybki wrzucimy do wody. Dobra, zaliczyło nam. I teraz tak, umieść pułapki na ryby. Pułapki na ryby musimy mieć, ale niestety nie mamy łowiectwa. Łódź rybacką, o piękne miejsce. Tak samo z tej strony jeszcze możemy łodzie wyrzucić. 170, super. Mamy zaliczone. Używając mieszkańcy teraz, ok. I używając leśnictwa. Ha! No dobra. Pułapki na ryby. Jeszcze jedną pułapkę na ryby i będziemy tutaj urządzeni z tymi pobocznymi. Leśnictwo. 16. Mamy bardzo dużo chat. Dobra, weźmiemy leśnictwo. I pułapkę na ryby. Dobra. I na tym myślę, że zakończymy. Zobaczymy, jak dalej się to rozwinie w następnym odcinku. Mamy piękne przystanie rybackie. Spójrzmy z bliska, jak to wszystko fajnie wygląda. Schowamy to. Fajnie, fajnie. Te łodzie, wszystko, te animacje są, no jest, są proste, ale bardzo takie urocze, moim zdaniem. No, także dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków, do subskrypcji. Będę wdzięczna za lajka. Będę dzięki temu wiedziała, że Wam się podoba. No i dziękuję Wam za uwagę. Miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. I trzymajcie się. Pa, pa!